Radku, całe pokolenia mężczyzn wychowane były przez służbę wojskową. W tej chwili to się zmieniło. Jak twoim zdaniem jest lepiej dla mężczyzn przechodzić przez wojsko, czy właśnie nie? Oczywiście jest to sprawa, jak wszystko, nie taka prosta, ale bo dlaczego? Dlatego, że widzę to oczywiście sens wojskowości, ale nie tego wojska, które ja przechodziłem w latach PRL-u, kiedy wszyscy musieli iść do wojska takiego, jak im wyznaczono. Fala? Dwa pokój, lata. Ta, fala? Była? Była fala, to wszystko było, ale dlaczego to było? Dlatego, że wojsko nie miało co robić. To może rozwiń, bo wiesz, dla niektórych to fala, nie jest te koty. Właśnie idę do rozwinięcia, ja wiem, że trochę pomału to robię, ale... Dobrze, dobra. Czyli pierwsze takie wojsko. Ja bym widział bardziej sens takiego wojska właśnie, jak dzisiaj jest, jak są wojska obrony terytorialnej kraju. Mhm. One mi się bardzo kojarzą z tymi wojskami kiedyś, nie takim zupełnym pospolitym ruszeniem, ale w pewnym sensie do wojska na przykład cała szlachta była przygotowywana. I ona przecież nie była uczona w jakichś oddziałach wojskowych, tylko była przygotowywana w każdym domu. Tak? Dzisiaj można to streścić w takim memie, który świetnie widziałem i często w prelekcjach go używam. Są dwa przedmioty w szkole, które są najważniejsze. Edukacja dla bezpieczeństwa. A trzeba wiedzieć, że w szkołach, w których jest taka możliwość, tam się uczy też strzelać. Czyli ona jest, ta edukacja jest po to, żeby właściwie teraz jest od dużo... Od którego poziomu to strzelanie, nie podstawówka? Nie, chyba nie. To znaczy są takie pewnie szkoły, gdzie w 8 klasie to się zdarza, ale głównie szkoła średnia. Zresztą no, nie jest tak dużo tych szkół, ale warto, żeby uczyć strzelać. Dlaczego? Dlatego, żeby każdy z młodych ludzi był oswojony z tą bronią, jednocześnie broń uczy niesamowicie odpowiedzialności. Bo to tam już nie ma zabawy. Trzeba na komendę, ale nawet nie tylko na komendę, po prostu świadomie wielu rzeczy się uczyć. Nie mierzyć do drugiego, zawsze sprawdzać, czy jest nabój w komorze, czy go nie ma. I wiele takich cech, takich rzeczy, takich zasad, które po prostu już uczą obowiązkowości i odpowiedzialności. To jest pierwszy. Drugi przedmiot to jest historia, która często nam trudno przychodzi. Myślę, że ze względu na niestety przeładowanie w szkołach samej historii, tak, wiadomościami z czasów, które po pierwsze były dawno, a po drugie, sama historia, tak, były dawno, ale po drugie nie dotyczą tak bardzo Polski. Może inaczej, dotyczą w sensie kultury całej, bo Grecja przecież i Rzym, no co tu dużo mówić, kultura europejska, więc także my, tak. Ale nie czujemy tego tak bezpośrednio. Czyli więcej historii Polski. I ta historia, właśnie ten mem mówi, że drugi przedmiot to jest historia po to, żeby wiedzieć, do kogo strzelać. Oczywiście tu nie chodzi o samo strzelanie, tu chodzi o wyciąganie wniosków. Tu chodzi o przygotowywanie się na różne działania naszych sąsiadów, tych czy innych, szukanie sojuszników, umiejętność wyboru i tak dalej, i tak dalej. I teraz, ale to jest pierwsza rzecz, taka teoretyczna, znowu zahaczam o wiedzę, tak? Ale druga jest, to jest nasze ciało. No niestety, co by nie mówić o PRL-u, ja uważam, że lata 60., no 60. to niewiele tam w nich byłem, ale 70. były, no dosyć mocno jednak przygotowywały młodzież do jakiegokolwiek ruchu. Sprawnościowo. Sprawnościowo oczywiście, dlatego, że niektórzy mogą narzekać, bo takie inne wymagania były. Jakoś większość z nas spełniała te warunki, nie mówiąc o tym, że ja już wtedy miałem takich nauczycieli WF-u, którym sam się staram być wymagać, ale jednocześnie za zaangażowanie stawiać ocenę. I przecież nikt nie może powiedzieć, od 30 lat to jest podstawowy czynnik na WF-ie. Ale jeżeli niestety rodzice wymagają od nas, żebyśmy my nie wymagali od uczniów, no to tak nie może być, bo to widać, prosta rzecz, zawsze daję ten przykład, jaki jest związek między jakąkolwiek grą zespołową, a prawem jazdy. Uważam, że dlatego wielu ludzi coraz większe kłopoty ma z nauką dobrej jazdy, bo nie ćwiczy koordynacji ręka-oko, którą i tak najczęściej mamy wrodzoną mocno, ale od początku się umacniało i rozwijało. A w tej chwili niestety bardzo często się ją zabija. Jeżeli uczniowie nie pracują, nie ruszają się. Reasumując, widziałbym taki duch wojska, czyli na przykład jeżeli byłaby służba obowiązkowa,
to nie 2 lata jak kiedyś, tylko przeszkolenie 6- albo 9-miesięczne, najlepiej 9, które by częściowo pokazało, co to może być wojsko, a na pewno by już dużo rzeczy nauczyło i mogłoby spowodować, że ludzie by świadomie później, wielu z nich podejrzewam, by wybierało to wojsko. A co myślisz o klasach mundurowych? Ma to sens to wszystko? Jak najbardziej klasy mundurowe mają sens, tylko znowu świadomość. To jest znowu wiedza i pojęcie, tak, tego wszystkiego. Mam nadzieję, że dużo większy sens będą miały te klasy MON-u, które wejdą teraz, bo będą szły według jakiegoś programu i przygotowania. Do tej pory często program był teorią. Nie znam szczegółów. Czy to jest pod kątem bycia zawodowym żołnierza, te monoskie? Też do końca nie wiem, czy to akurat, znaczy niewątpliwie ma za zadanie to przygotowywać, bo to nie znaczy, że każdy, który kończy tą klasę, ma być żołnierzem. Ale mają być uczniowie tam uczeni i wychowywani, bo przecież to mimo wszystko też jest wychowanie, tak? Bo teraz pedagogika już od co najmniej 30 lat mówi, akurat tak się składa, że pisałem pracę z pedagogiki i miałem, nie pamiętam teraz dokładnie cytatu, ale że jesteśmy wychowani całe życie, więc to też jest wychowanie, tak? Służba. I oczywiście nie wszyscy muszą być po tych klasach później w mundurowych służbach, ale w służbach cywilnych, w zwykłej pracy też nam się bardzo przydadzą ludzi, którzy byli odpowiednio prowadzeni w klasach mundurowych. Przepraszam, jeszcze taki trochę trudny wątek, bo dzisiaj akurat na Facebooku widziałam wpis, gdzie były wymienione wszystkie ślady tortur, które ksiądz Jerzy Popiełuszko błogosławiony przed śmiercią został gotowany. To straszna, lista była straszna, ale tak naprawdę jego dręczenie to zaczęło się już w wojsku i ta przemoc w Bartoszowice, gdzie specjalnie z premedytacją dręczono kleryków, po to, żeby im wybić z głowy, złamać ducha, wybić z głowy wiary Boga w seminarium. I ksiądz Jerzy Popiełuszko właśnie w wojsku straszliwie był traktowany i to było wielkie męczeństwo. Także to tak a propos tego perolowskiego wojska. Pytałam o falę, pytałam o kota, bo mówię, dla współczesnych młodych ludzi jest to może nawet nieczytelne. Oni nie kojarzą, co to jest ta fala w wojsku, ale to dręczenie starszych roczników, młodsze roczniki dręczone przez starsze roczniki, koty, które dopiero zaczynały i którym się bardzo obrywało. Tutaj jeden ze szczecińskich prawników bardzo dużo zrobił w ramach obrony prawnej tych dręczonych młodych ludzi w wojsku. Także ten wymiar wojska, miejmy nadzieję, raz na zawsze do lamusa poszedł i mam nadzieję, że opcja polityczna, która z taką pogardą traktowała człowieka, czy nawet wojsko, czy coś, co powinno być piękne, otwierające na wartości, na ojczyznę, na historię, że nawet wojsko było wykorzystywane do łamania i niszczenia ludzi. Mam nadzieję, że te czasy już nie przyjdą. Niewątpliwie ksiądz Jerzy przechodził różne rzeczy, bo jednostka kleryków była specjalnie tak prowadzona, żeby im wybić z głowy wiarę. Ale ja pamiętam, drugiego dnia swojej służby wojskowej dostałem karę sprzątania klatki schodowej samodzielnie przez tydzień, a sprzątanie nie polegało na tym, że się szczotką przyjechało, tylko to było sypanie piasku, szorowanie zawsze w nocy oczywiście i później ścieranie to na mokro, na sucho i tak dalej. Za to, że nie spodobało się dowódcy kompanii, nie starszemu żołnierzowi, tylko młodemu dowódcy kompanii nie spodobało się moje spojrzenie, którym go obdarowałem, jak powiedział coś mądrego w moją stronę. Niezależności. Tak, więc to łamało, znaczy miało na celu często łamać różnych ludzi w różny sposób. Oczywiście nie o takim wojsku myślałem, dlatego mówiłem, że nie 2-letnie, gdzie nie będzie co robić, chociaż myślę, że w tym nowym wojsku, jakbyśmy mieli rzeczywiście ludzi szkolić, to może i nawet 2 lata spokojnie, tym bardziej, że teraz żołnierz, a zwłaszcza oficerowie, podoficerowie, już teraz muszą cały czas też się douczać. Przecież nowe systemy uzbrojenia i tak dalej, coraz to nowsze technologie, to już nie mogą być ludzie, którym się dało prosty karabin do ręki, powiedziało mierz i strzelaj, koniec, tak? Chociaż też, proszę zwrócić uwagę, jaki musiał być duch, wracając do II Rzeczypospolitej, jeżeli przeciwko Sowietom, właściwie w ciągu roku, z 7-tysięcznej armii, no plus powiedzmy jeszcze armia Halera, 70 tysięcy,
Wystawiliśmy milionową prawie armię w 20 roku. Ona była z ducha i ja bardziej myślę o takiej armii, która oczywiście będzie na bazie też przygotowania technicznego, tak? Ale to, żeby był żołnierz świadomy. Właśnie takimi wojskami moim zdaniem są coraz bardziej Wojska Obrony Terytorium Kraju, ale nie tylko. Nasza młoda kadra oficerska myślę też coraz bardziej już jest świadoma. Oczywiście zawsze przyda im się jeszcze trochę historii Polski. No i oby te klimaty i ta troska. A właśnie, a propos jeszcze historii Polski, do tego co powiedziałaś, tej formacji, która wcześniej armię tą dwuletnią trzymała. Mam taką pewność, że historię próbowano w ostatnich 30 latach usunąć ze szkół, właśnie żeby młody, bo ja nie mówię, że Polacy wszyscy są mądrzy i mądrzejsi od innych, ale mamy naprawdę bardzo inteligentnych ludzi, tylko wiemy, że mądrość to nie to samo co inteligencja, tak? I dlatego usuwano historię ze szkół, żeby właśnie młodzi sobie nie kojarzyli. Do tej pory właściwie uczy się historii do 1945 roku, mówiąc jeszcze często, że wojnę wygraliśmy, drugą wojnę światową. A nie byliśmy wśród zwycięzców, nie oszukujmy się. Czego efekty mamy do dzisiaj? Ale właśnie jakbyśmy uczyli do lat 80. chociażby do końca. Przepraszam, może byliśmy zwycięzcy, bo ten nasz wkład był wielki, Monte Cassino i inne miejsca, natomiast potraktowano nas jak mega przegrani. Tak, tylko teraz nie skutki mówimy... Skutki ponieśliśmy tak, jakbyśmy przegrali, natomiast w zwycięstwie jak najbardziej mieliśmy udział. To jest takie moje kobiece spojrzenie. A to jest co innego, ja nie powiedziałem, tak? Że nie mieliśmy udziału. Tak. Faktycznie ale użyłem określenia, które mogło być tak zrozumiane. Tak, bo powiedziałem, nie byłem, byliśmy wśród zwycięzców. Tak. Nas do tak. Tych, którzy ponieśli klęskę. W innym sensie zwycięzców, tak? Po prostu zwycięzców, tych, którzy osiągnęli zwycięstwo, jak najbardziej. Mieliśmy bardzo duży wkład, tak? I dobrze o tym wiemy. Znaczy, właśnie, znowu hasło, które często się rzuca. Nieprawdą jest, że Polacy dobrze o tym wiedzą. No niestety nie jest prawdą i dlatego... A jak gdzieś na jednej ścianie szkolnej napis był umieszczony, narody, które tracą pamięć, tracą życie. I brak to znaczy, Piłsudski to powiedział ci, z kolei kto nie zna własnej historii, jest tylko ta część ludzi jest tylko po prostu ludźmi, którzy żyją na danym terytorium. Tak? To znaczy on to troszkę inaczej powiedział, ale ten sens był. Czyli nie są narodem, tylko po prostu grupą ludzi, która żyje na danym terytorium. Co zresztą jest, no jak ktoś popatrzy w historię, no niestety większość społeczeństw w ogóle Europy, nie tylko polskich, do 18 roku praktycznie niestety taka była. Dlatego właśnie były możliwe armie na zasadzie nabierało do armii rosyjskiej, niemieckiej, pruskiej, austriackiej, brano ludzi po prostu z danego terytorium. Bo oni często, no dlaczego kadrówka nie znalazła poklasku w Kielcach, w ogóle w Królestwie, znaczy właśnie na terenie zaboru rosyjskiego na początku. Dlatego, że to byli tubylcy, jeszcze dostali jakieś obietnice od cara i im było w tym momencie łatwiej. Ale bardzo szybko ten duch odżył Polaka, jak zobaczyli, co to znaczy wolność, tak? Co to znaczy możliwość wolności. I chciałbym skończyć to zdanie właśnie, o którym już dwa razy mówiliśmy, że jakby młodzież polska zobaczyła, jaka jest ciągłość od 1945 roku, nawet na przykładzie niektórych nazwisk, z dzisiejszych na przykład polityków, kim był tatuś, kim był dziadek, to myślę, że nie mielibyśmy kłopotu z wyborem, dlatego, żeby tych ludzi odrzucić, tak? Dlatego historii się... Nie dość, że nie przekazuje, to jeszcze często próbuje się, znaczy nie próbuje, kłamie się po prostu. Dlatego wracam to, o czym nie mówiliśmy w nagraniu, ale mówiliśmy przy innych okazjach, że bardzo warto, żebyś rzeczy, które masz przemyślane, które w ramach prelekcji przekazujesz, w ramach wychowania takie oko w oko z drugim człowiekiem, żeby były nagrane i żeby szły w przestrzeń też medialną, bo jak to się mówi, nieobecni nie mają racji, nawet jak mają rację. Więc skoro młodzi ludzie funkcjonują na różnych forach, to dobrze, żeby tam również mieli okazję spotkać te informacje. Opatrznościowo ktoś trafi, posłucha, kogoś może to nie zainteresuje, ale ma możliwość, tak? Także myślę, że sobie jeszcze czasem usiądziemy przy tym czy przy innym sprzęcie
i spróbujemy sobie rozmawiać. A może sam. Nie, z tobą jak najchętniej porozmawiam, no. Ale już tyle razy mówiłem, że te informacje, które ja przekazuję, to można znaleźć w internecie, nie ma żadnego problemu, tylko właśnie problem polega na tym, że znajdują je ci, którzy chcą, a ja staram się iść do tych, którzy po prostu muszą być w szkole i żeby przekazać im to jakoś trochę inaczej niż się normalnie na co dzień, żeby po prostu ich to zainteresowało. No i ja bym tu jeszcze chyba przypomniała słowa świętego Jana Pawła II, który mówił, że w dzisiejszych czasach nie potrzeba tak bardzo nauczycieli, lecz raczej świadków potrzeba. A jeśli już nauczycieli, to tylko takich, którzy są jednocześnie świadkami. Więc fakt, że ktoś ma wiedzę i z tą wiedzą dzieje się z młodymi ludźmi, ale jeżeli ma do tego taki stosunek, taki, no tak, mówię, bo mi kazali, ale tak naprawdę to mnie to nie przekonuje. Młodzież jest bardzo wrażliwa na wszelkie takie fałszywe sygnały, na taką niespójność, więc ktoś, kto żyje tą pasją, kto sam próbuje w swoim życiu, no każdy na miarę swoich możliwości, słabi jesteśmy, ulegamy różnym naszym czasem i lenistwu i tak dalej, ale że człowiek rozumie i pragnie, jakby podąża za tym i dzieli się z tym jako swoim skarbem, który jest do przekazania jedno pokolenie drugiemu i później dalej, dalej przez pokolenia. Więc w tym znaczeniu jest to wielkie dobro, coś zupełnie innego, aniżeli martwa litera, którą można przeczytać, ale ona jest taka... Tak, no ale właśnie, ten ktoś musi iść do nich, dlatego ja to robię. Tak, tak. Ale staram ale się myślę, być... Ja ostatnio nazywam siebie po prostu opowiadaczem. To jest piękne docenie, ale myślę, że warto się też otwierać na takie formy, na te czy inne formy. Na tyle na dziś będzie. Tak? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.